A więc witam Was w nowej serii na kanale pod tytułem Przygody Stacha. W tej oto serii będziecie mogli razem ze Stachem uczestniczyć w jego rolniczych opowieściach oraz w pracach polowych. Także, co, nie przedłużając, lecimy z tematem. Kurwa, wszystko takie stępione do jasnej cholery. Ale może jakoś zawaramy te moje hektary. Dobra, jedziemy, bo to nie ma czasu zaraz. Tutaj sąsiad ma przyjechać, także te nie ma czasu, trzeba robić cały czas. Stachu, jak co dnia, wstał sobie koło 7 rano, wziął swój ciągnik Ursusa C328 oraz swój pług grudziądzki, dwójkę. I co, pojechał orać swoje nieużytki. Postanowił, że rozpocznie działalność gospodarczą. Tutaj przejął gospodarstwo po swoim wujku, można powiedzieć. I co? Na start posiada właśnie Ursusa C328 oraz starego, poczciwego Bizonka. Jeśli chcecie dalej uczestniczyć w tych opowieściach, no to zapraszam do oglądania. Trochę pług poprawić, chyba na śrubie go przekręcić, bo kurwa taka susza, że aż pług się nie chce wbijać. A gdzie widzicie, trawska takie porosły, że to masakra. Dobra, przekręciłem dwa razy na śrubie, troszkę kółkiem, o. I może teraz będzie szło jako tako. Jedziemy do brony, sobie podczepimy brony trójki. Przebronujemy to i przygotowujemy pod siew. Jutro pewnie polecę z nawozem. Może coś posiejemy jako pszenica albo jakiś inny jęczmień. Zobaczymy, co to będzie, jak to czas pokaże. Dobra. Cyk, mik, fuch. O, elegancko. Odczepiamy tą maszynę. Dobra. I wiopa te brony jadymy. Kurwa, te biegi, coś tu się kliszczą, jasny wind. Dobra, lecimy, kurwa, kogutorzem przejechał. Ach, chuj. No, niech będzie na rosół tam. Grażyna może jakiego rosołu zrobi na niedzielę to. O. Tu jak widzicie, wozy stoją, wszystkie przyczepy, kurde. Dobra, nie ma co. No więc Stachu pojechał sobie podpiąć swoje brony, które oczywiście zarosły w krzakach, no bo troszeczkę, jak widzicie, no... Gospodarkę trzeba doprowadzić troszkę tutaj do porządku, ale myślę, że Stachu w kolejnych odcinkach myślę, że powinien ją doprowadzić do porządku dziennego. No i co? Teraz Stachu pojedzie sobie pobronować troszkę i zobaczymy, co będzie dalej. Zaraz, kurde, ale mówiłem sąsiadom przyjechać, bo jedziemy w miasto po te nawozy właśnie.
A wiecie, ja tu jeszcze auta nie mam, bo mi tam ostatnio kwity zabrali, cholera. Auto się spaliło i ma czym jechać, a rowerem nie będę jechał po nawozy. Także było szybko, szybko przeplanujemy na piątce. Przewleczemy to na szybkie ości i ten. I będzie w pyte. Dobra, my skończyliśmy tu robotę. Jechaliśmy te brony odstawić, oj, trzeba czekać na sąsiada. Ciekawe, czy tu przyjadę przez te kurwa wrota, czy nie. Kurwa, kurwa. Nie, jednak nie przyjadę, trzeba naokoło jechać, kurwa. Nawet brony pogniemy w pizdu i będziemy robować. Cholera jasna. Dobra, robota skończona, idę sobie jakieś piwko chlapnąć. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Także jeśli chcecie zobaczyć jakieś inne odcinki, oczywiście z udziałem Stacha, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I do następnego odcinka, siemanko.